To jest bardzo trudna sytuacja. Muszę was przeprosić niezmiernie. Popełniłem straszny błąd, okropny. W sumie to jest największy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem. Bardzo trudno mi się o tym mówi, ale pewnie jesteście ciekawi, o co chodzi. Otóż w ostatnim filmie popełniłem bardzo duży błąd. Mianowicie... Powiedziałem, że doktor Trebuchet to facet, a teraz wiemy wszyscy, że doktor Trebuchet to kobieta, więc... Mówiłem do autora, że widzę, że znasz tylko i wyłącznie doktor Wright, jedyna kobieta, jaką znasz. I ja też, ale nie, okazuje się, że doktor Trebuchet jest kobietą, więc... plus dla mnie, mam jedną szarą komórkę więcej. Tu leci intro. SCP Recenzja. Tak, wasze ulubione show YouTube'a, SCP Recenzja wraca znowu na ekrany, ale zanim przejdziemy do recenzowania dzisiejszego SCP, to chciałbym przejść i omówić Dr. Trebuchet i dowiedzieć się, kim ona tak naprawdę jest, ponieważ to nas wszystkich na pewno bardzo ciekawi. A jeszcze zanim to, no to oczywiście zapraszam was do wbicia na grupę, ponieważ tam będą się działy rzeczy takie jak te, a także parę innych rzeczy, które się nie dzieją, ponieważ grupa jest w stanie spoczynku, wszyscy sobie odpoczywamy, czekamy na, uwaga, na Pyrkon, ponieważ wtedy będzie się działo. Może niekoniecznie na grupie, ale będę wrzucał tam jakieś update'y na temat tego, gdzie jestem, ponieważ uwaga, będę na Pyrkonie. I możemy się w sumie spotkać, jeżeli chcecie, to zbijajcie Poznań, to jest w tym tygodniu, za... dzisiaj jest wtorek. Za 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 26, 7, 8, zapraszam na Pyrkon, będę całe 3 dni. Nie wiem kiedy i nie wiem gdzie konkretnie, ale szukajcie dziwnego typka w masce, to chyba znajdziecie. To chyba proste. Tak więc zacznijmy naszą przygodę. Z dr Trebuchet oczywiście. Parę faktów, które powinniśmy wiedzieć w sumie. Dr Epiphany Trebs Trebuchet posiada upoważnienie poziomu drugiego na 811, co oznacza, że to drugie upoważnienie pozwala jej na dostęp do SCP-811. I autorka dr Trebuchet jest również autorką 811, jak już wspomniałem w poprzednim filmie. I uwaga, jest autorką 023, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Kojarzycie 023, to jest czarny kieł, racja? Tak, czarny kieł. Tego naprawdę się nie spodziewałem, ale najwidoczniej autorka dr Trebuchet jest już od dłuższego czasu na filii fundacji. Dr Trebuchet ogólnie jest małomówna, taka skryta w sobie, a jak się już odzywa, to odpowiada spunerezmami, czyli myli literki. Tak robi dokładnie. Ma ponoć ledwo ponad 1 metr i w każdym pomieszczeniu, w którym pracuje, musi się znajdować taki stołek z dwoma stopniami, żeby mogła sobie wyżej podchodzić. Ogólnie jest pracoholiczką i większość czasu spędza w fundacji, w ośrodku i nie wraca do domu, więc nie wiem czy propsy za to, ale na pewno robi bardzo dużo roboty i jest bardzo z tego znana. Co ciekawe, przeszła trening jako operator MFO Z9. Poza tym ma dość silne poczucie etyki, więc przydział do SCP, w których trzeba poświęcać dużo kasy, to jest niewskazany, co najmniej. Ale dobrze, może dosyć od Dr. Trebuchet, to możecie sobie poczytać sami, zresztą, nie wiem, podeślę wam linka w opisie. Teraz przechodzimy do SCP, które naprawdę... Może odrobinę nawiązuje do ostatniego, do SCP-PL9999, ale to sami ocencie, bo przed wami SCP-5334J, seryjny gwałciciel. Mam dosyć. Zagłębmy się w takim razie w to cudo. Identyfikator podmiotu SCP-5334J. Klasa podmiotu Keter, bo oczywiście nie ma żadnych bezpiecznych, nie ma żadnych Euklidów, tylko Ketery, Taumiele i Apoliony. Oczywiście. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-5334 musi być przechowywany w pokoju o betonowych ścianach szerokich w chuj. To jest taki element humorystyczny. Poprzez dodanie wulgaryzmu autor sprawia, że obiekt jest zabawny. Haha, ha, chuj. Ha, zabawne. Komedyjka. Hilarious and original. Muszą być tam dwa łóżka i dwie dziewice. Temperatura pomieszczenia od 19 do 29 stopni Celsjusza. Dobrze, to są dość ciekawe i specyficzne warunki. Okej. Musi znajdować się tam okno, które można zasłonić. Nie rozumiem po co okno? W sensie, i tak jesteśmy pod ziemią najprawdopodobniej w placówce, która zabezpiecza obiekty, żeby się nie wydostały, a okno niepotrzebne zagrożenie z tej strony, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Ale dobra, przejdźmy do opisu, bo tam się dzieją zazwyczaj najlepsze rzeczy. Opis.
SCP-5334 jest prawdopodobnie jedynym SCP z włosami. Are you sure about that? Słucham? Jedynym SCP z włosami? W sensie, nawet w większości artów i w większości wyobrażeń SCP-682 to coś ma włosy. Mimo, że jest jaszczurką i w oryginale nie ma ani słowa o włosach. Więc to odrzucamy. Ale nawet 860 jest ukazywany, jakby miał włosy wszędzie, takie futerko miłe. Fajny zwierzaczek, nie? W oryginale też nie ma nic o włosach, więc ten pomysł też jest taki trochę słaby. No ale, nie wiem, 076? On ma włosy? Abel, Kain, 343 też ma włosy, jak już biblijnie idziemy. Co jeszcze może mieć włosy? Dużo rzeczy może mieć włosy. Każdy humanoid, który jest człowiekiem, który jest zwykłym humanoidem, tak jak SCP-PL-99999, ma włosy. Posiada je. Posiada włosy. Jest w posiadaniu włosów. Poniżej 19 stopni Celsjusza SCP zostaje zamrożony aż do podwyższenia temperatury, która jest obniżana do testów. Czyli nie można go po prostu zabezpieczyć zamrażając go? To wydaje się być dość sensowne. Wtedy nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia, bo jak wiemy, Ketera bardzo trudno zabezpieczyć. W większości wypadków Ketery jednak stwarzają jakieś zagrożenie i z tego są znane. Myślę, że to nie przeszkadza w zabezpieczeniu, a nawet pomaga, więc taki trochę słaby pomysł. SCP najpierw podchodzi do kobiety, a potem robi z nią swoje Lenny Face. Co? Jest to początek procesu SRDII. Czy to jest jakiś skrót? Czy ja jestem głupi? Czy to jest po prostu jest jakiś znowu wymysł genialnego autora? Jak zwykle niepojęty geniusz autora, którego nie rozumiem. Nie, jedyne co znalazłem to jakieś bankowości i użytkownicy LOLa. Pozdrawiamy SRDII. Gdy skończy, do pomieszczenia wpuszczane jest zwierzę, aby zakończyć proces. Czyli nie dość, że gwałciciel to jeszcze pedofil. I rozumiem, że fundacja na to wszystko zezwala, zamiast zamrozić skurczysyna i po prostu dać mu spokój. Czemu? Nie wiem, najwidoczniej fundacja lubi patrzeć na takie rzeczy. Dodam, że jest to humanoid o wielkim chuju stworzony przez doktora Brighta. Doktora Brighta. To wszystko tłumaczy. Nie dlatego, że doktor Bright, tylko dlatego, że autor zna tylko doktora Brighta zapewne. Zamienimy doktora Brighta na doktor Trebuchet i praca od razu skacze o 50 punktów IQ do góry. Ale powiem ci, że to nie jest coś, co ja bym chciał testować. To jest coś, co ja bym chciał rzeczywiście zamrozić się pozbyć tego. Fragment artykułu 9 cent 20 cent TSTSS. Doktor Bright, proszę wejść do pomieszczenia. Tester wchodzi do pomieszczenia. Do SCP, przepraszam, on wchodzi do SCP. On wchodzi w SCP. SCP potem wchodzi w niego, a potem nawzajem wchodzi. Okej, stop. Doktor Bright. Obniża chwila. Temperatury się nie obniża. Jest pan cały? Tester, pewnie idiotą. Doktor Bright, świetnie. Otwieranie drzwi. Tester, poczekaj. On powiedział, że chce być G. Kropka, kropka, kropka. I chce ze mną. Kropka, kropka, kropka. Lepiej panu tego nie mówić. Kropka, kropka, kropka. Doktor Bright, dobrze, wiem. Notuję. Doktor Bright, otwieranie drzwi. I'm fucking mind blown. Właśnie w tym momencie rozwaliłeś mi mózg. Kim ty człowieku jesteś, żeby cenzurować takie rzeczy? W sensie, piszesz, że ściany mają być grube w chuj, ale nie cenzurujesz rzeczy, które mówi tester. Ponieważ, nie wiem, może jesteś przedszkolakiem, który jak usłyszy 6-9 w książce od biologii, ponieważ babka każe ci otworzyć na tej stronie, to od razu takie hi. Czy to jest to, czy ja odgadłem twoją osobowość, kimże jesteś? No i to jest koniec, w sensie ten SCP jest taki krótki, że na pewno krótszy niż przyrodzenie tego SCP, to jest fakt. Konstruktywna krytyka time. Keter. Dlaczego to jest Keter? Da się go zabezpieczyć? Nie ma opisanego, dlaczego nie da się go zabezpieczyć. To nie jest Keter. To jest co najmniej Euclid, ja bym mu dał nawet bezpieczne, ponieważ da się go zamrozić. I dupa. Dosłownie. To znaczy dosłownie jej nie ma, ponieważ wtedy ona jest bezpieczna, ponieważ on jest zabezpieczony i żadnego zagrożenia z jego strony nie ma. Jego wielkiego, ogromnego przyrodzenia stworzonego przez doktora Brighta. Jakim cudem Bright stworzył to coś? Czy to znaczy, że to jest nieślubny syn doktora Brighta? Czy jakiś eksperyment z doktor Wright, który po 9 miesiącach wyewoluował w coś takiego? Czy może po prostu doktor Bright stwierdził, że dobra, będziemy czytać wszystkie fanfiki na świecie? Jeden wybierzemy, żeby go wprowadzić w życie. Jestem pewien, że to jest ta ostatnia opcja. Zrobiłeś słowa gay i to ostatnie nawiązujące do stosunku. Co jest okropnie głupie. Brzmi jak fanfik sześciolatka. Rozumiem, że to jest obiekt J.
Ale to nie brzmi nawet jak Obiekt J, tylko jak fanfic sześciolatka. Żadnego większego opisu. Nie wiadomo skąd on się wziął, tylko że zrobił się z doktora Brighta. Czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi tutaj fabuły, brakuje mi tutaj czegoś, co mnie rozśmieszy. Jedyne, co mnie rozśmieszyło, to betonowe ściany szerokie w chuj, ponieważ chuj jest napisane inną czcionką, bo to się fajnie zmontuje. Będzie echo i będzie reverb i pogłos będzie. Dobra, nie mam pojęcia, co ci tutaj powiedzieć. Mogłem ci to wszystko wyedytować i wszystkie błędy tutaj wypisać, ale chyba tego nie zrobię. Nie mam pomysłu, sorry, że dzisiaj jestem taki niemrawy, ale nie ogarniam życia, niedługo pyrkon, ja mam depresję i chcę umrzeć. Dzięki wszystkim za oglądanie, sub to Pio. I wbijajcie na grupę, albo coś. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, mam dzisiaj dosyć. A, jeszcze ocena, zapomniałem o ocenie. Dobrze, a więc... To SCP. Koncept w skali od doktora Brighta do Ricardo Milosa oceniam na 8. To był taki całkiem decent koncept, tylko że beznadziejnie zrealizowany, ponieważ realizacja w skali od fanfika z doktorem Brightem i Pioflim do samego Piofliego, powiedziałbym, że taki ozyr. To jest dobra ocena w porównaniu z fanfikiem doktora Brighta oczywiście. I to by było na tyle. Jak wam mija dzień? Dobrze? Mi też w sumie. Co się nagrywa? Wyślijcie mi jakieś beznadziejne SCP. Podsyłajcie mi beznadziejne SCP w komentarzu, które mam ocenić. To jest fajne, to się przydaje.